listy należy zacząć przede wszystkim od listwy do cięcia. Bez tego praktycznie nie jesteśmy w stanie nic ciekawego zrobić. Bajki typu potnę to wszystko ślipierką kątową, nożykiem do szkła. Niestety to nie działa, zwłaszcza, że płytki w tej chwili są różne. I łatwe, i trudne. Że listwa do cięcia bezwzględnie, bez tego nie zaczniemy robić. Drugą rzeczą istotną jest łamak. Normalnie w zestawach jest sprzedawany tego typu łamak śrubowy mały. Ale warto jest dokupić łamak śrubowy duży. Wygląda w ten sposób. I to są w zasadzie dwie rzeczy absolutnie niezbędne. Trzecią rzeczą, w drugiej kolejności, o której trzeba się zastanowić, jest maszyna do cięcia mechanicznego. Zakłada się to na listwie i możemy używać to wtedy, jeżeli z jakiegoś powodu płytka nie daje się przeciąć metodą łamania. Następną rzeczą, też w drugiej kolejności, jest system do przenoszenia. System do przenoszenia. Przynajmniej musimy wziąć dwie listwy. Dlaczego? Ponieważ jeżeli to jest płytka duża, nie możemy tego wziąć w ręce i wnosić na któreś tam piętro. Albo może inaczej. Jeżeli mamy robotę na 10 piętrze i próba przeniesienia tego w rękach, skończy się katastrofą. Dlatego ta płytka, którą mamy wnieść, nie może się wyginać, bo później zaczną się problemy z cięciem, mikropęknięcia, może to pęknąć już po przyklejeniu. Następna rzecz jest stół. Stół musi być idealnie wypłaszczyznowany. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby było to wszystko zwichrowane, krzywe, ponieważ naprężenia podczas łamania, podczas cięcia spowodują, że te płytki zatrzymają pętlę. A to są płytki 2,80, 2,60 długości, ale też 3,20. Nie możemy sobie na to pozwolić. Tego typu stoły mają możliwość regulacji. Przede wszystkim możemy to wszystko spłaszczyznować prawidłowo. I wchodzą do walizeczki praktycznie. No, takie do większej busa, torby. Powiedzmy. W zasadzie wszystkie inne urządzenia to już są dodatkowe rzeczy. Oczywiście jak najbardziej potrzebne, ale już dodatkowe. Takimi jedną z dodatkowych rzeczy, które mi się najbardziej podoba, musimy przejść... Zbudę. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ale w momencie, jeżeli musimy przewieźć ileś płytek, przenoszenie to 100 metrów jest problemem. I tutaj mamy założone na ten wózek ramę. Jeżeli do tej ramy przyssiemy jeszcze płytkę, możemy tą płytkę sobie zasmarować klejem i od razu przyłożyć na tej ramie do ściany. Także to są takie rzeczy, które są potrzebne, tak jak mówię, w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności i w trzeciej kolejności. Niekoniecznie musimy mieć wszystko naraz, natomiast no, w którymś momencie, jeżeli chce się być profesjonalistą i profesjonalnie to wszystko układać, no, wypadałoby cały taki zestaw.